Pokażę Tobie w tym krótkim wideo, jak obliczyć współczynnik przenikania dla ściany już istniejącej lub jak dobrać grubość ocieplenia do przypadku termomodernizacji, jak to wszystko wyliczyć, aby było zgodne z normą, abyś był pewny, że dobrana grubość ocieplenia jest wystarczająca. Wchodzisz na Google, wpisujesz taką frazę, następnie przychodzisz na mój blog. Napisałem taką procedurę, jak to wykonać, używając kalkulatora, czegoś do pisania. Potrzebujesz jeszcze przykroju swojej ściany lub małego szkica. Przede wszystkim musisz mieć tam zaznaczone grubości poszczególnych warstw, czyli tynku, ściany głównej, tynku zewnętrznego oraz jakiegoś tam ocieplenia, jakie chcesz użyć. Normy, a dokładnie kilku tablic normy oraz dwóch wzorów na opór cieplny i na współczynnik przenikania ciepła końcowy. Pokażę Tobie, jak to wykonać na pewnym prostym przykładzie. Mam tu jakiś mur ściany. Jest to ściana z cegły 250 mm. Mam jakiś tam tynk w środku, na zewnątrz i przyjąłem, że ocieplę to 10 cm styropianu. Teraz muszę sprawdzić, czy taka grubość jest wystarczająca. Nie wiem tego, zaraz Ci pokażę, jak to wyliczyć. Przygotowałem sobie Excela wcześniej. Poszczególne warstwy mam, grubości w milimetrach. Pierwszym krokiem, jaki musisz wykonać, jest zmiana jednostek, czyli zamieniasz milimetry na metry, dzieląc wartości przez 1000. Jeżeli masz je w centymetrach, dzielisz przez 100, wówczas masz w metrach. Czyli wszystkie te wartości tutaj są w metrach podane. Teraz korzystam z pierwszego wzoru na opór cieplny. Jest to R równa się D przez lambda. D to jest grubość warstwy, czyli te, co żeśmy wyliczyli przed chwileczką, czyli D. To jest na przykład dla tynku jest to 0,015, natomiast lambda dla tynku, nie wiem, lambda muszę odczytać, jest to współczynnik przewodzenia ciepła. Wchodzę sobie do normy. Współczynnik przewodzenia ciepła, lambda. Warunki średniowilgotne z tej tablicy bierzesz, z tej kolumny. Tu masz wszystkie te warstwy i odczytujesz sobie, szukasz. Właściwie jest to mur z cegły ceramicznej pełnej, 0,77, zgadza się. Styropian. Mamy trzy wartości, bierzesz tą ostatnią, 0,04. Przeważnie wokół tej wartości oscyluje w zależności od gęstości. Jeżeli masz już konkretny styropian, kupiłeś albo wiesz, jaki chcesz użyć, wówczas musisz wyjść z strony producenta, zobaczyć, jakie parametry jego produkt posiada. I tynk gładźca metowa wapienna 0,82. Mamy lambda, skorzystałem z pierwszego wzoru. Obliczyłem wszystkie opory cieplne dla poszczególnych tutaj materiałów, dla warstw. Następnym krokiem, jaki musisz wykonać, jest sumowanie tych wszystkich wartości, przy czym jeszcze do całkowitego oporu cieplnego dodajesz współczynnik opór cieplny, opór przyjmowania ciepła strony wewnętrznej i zewnętrznej RSI i RSE. Mam jakąś wartość. Teraz korzystam z ostatecznej, z końcowego wzoru U równa się 1 przez RT. Mam 0,3135. Czy to jest za dużo, czy to jest za mało? Muszę zobaczyć, jaka jest wartość w normie. Dopuszczalna, graniczna dla ściany wielowarstwowej. W tym przypadku jest ściana wielowarstwowa, ponieważ jest ściana z muru oraz mamy jakieś ocieplenie, czy mamy dwie główne warstwy, współczynnik powinien być mniejszy od 0,3 lub przynajmniej 0,3. Najwięcej mamy 0,135, czyli znaczy, że jest za małe. On jest za duży, wówczas należy zwiększyć ocieplenie, załóżmy 12 cm.
zmniejszył, wynosi on 0,271, czyli oznacza to, że jest on 12 cm jest wystarczające, żeby ocieplić mur z cegły według normy. Jest warunek spełniony. Jakie problemy możesz mieć w takiego rodzaju obliczeniach? Głównie z doborem współczynnika przewodzenia dla odpowiedniego materiału. Czasami możesz, czasami nie wiesz, jaka jest budowa ściany, jakie są warstwy, szczególnie jeżeli tego domu nie budowałeś. Możesz mieć takie problemy, żeby znaleźć taki współczynnik. Jeżeli nie jesteś pewny, możesz przyjąć na początek coś podobnego, ewentualnie zwiększyć grubość ocieplenia, żeby on był, ten współczynnik przenikania, mniejszy. Jeżeli nie wiesz, jeżeli już masz nową jakąś ścianę, którą byś budował, jakiś mur, no to wówczas możesz odwiedzić producenta danego materiału i tam odczytać z tablic. Jeszcze pokażę Tobie po kolei, jak to zrobić. Podsumowując, masz w milimetrach lub w centymetrach, dzielisz to, otrzymujesz wartości w metrach. Następnie odczytujesz lambda, obliczasz opór cieplny z wzoru pierwszego D przez lambda. Potem dodajesz do wartości jeszcze opór cieplny, opór przyjmowania ciepła od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Sumujesz wszystkie wartości i korzystasz z ostatniego wzoru 1, to się równa, U to się równa 1 przez RT. I to wszystko porównujesz z wartością 0,3. Jeżeli jest mniejsza od 0,3, to znaczy jest w porządku. Dziękuję.